witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Naprawdę nie mogłem się dzisiaj zdecydować, na które pole mam iść. Czy na to ostatnie takie ogromne, czy na jeszcze jedno takie, które sobie upatrzyłem już dawno temu i nie miałem okazji do tej pory go zrobić. Zdecydowałem, że jednak idę na nowe pole. Zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie. Bardzo ciekawo wygląda przynajmniej, a jak będzie, no to zobaczymy. Już za moment przy pierwszym dołku, także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i lecimy. Dla rozpoznania co nieco, co na tym polu mogę się spodziewać, to oczywiście wszyściutko staram się kopać na początek. No i pierwszy dołeczek wychodzi tylko taki zagięty gwóźdź, który oczywiście przebijał delikatnie na kolor, więc zaciekawiło mnie to. No dobra. Moi drodzy, wpadłem na pomysł, że dzisiaj wam pokażę dosłownie wszystko co dzisiaj wykopię. I nazwę ten film po prostu, zatytułuję go jakie poszukiwania są naprawdę, czyli macie tak, zupełnie mi nieznane miejsce, nie wiem czego się tu spodziewać, czy ono przeszukane, czy nie, czy dobre, czy nie. Ile dołków wykopię, jakich tych dołków wykopię, co znajdę, także będziecie mieć wszystko. Czy cokolwiek znajdę, czy nie, to po prostu wam wrzucę taki odcinek, także mam nadzieję, że zostaniecie do końca i zobaczycie, jak to naprawdę mi wyszło. Dołeczek numer 3, skrawek aluminium. Numer 4 i mamy tylko jakiś taki żelazny, nie wiem, jakaś blacha po prostu pozaginana. W dołeczku numer 5 mamy tylko jakiś żelazny taki kawałeczek kolejny. W dołeczku numer 6 wyskoczyła całkowicie poobijana kuleczka ołowiana. Ładny był sygnał, no ale mamy tylko kulkę. Dołeczek numer 7 i albo tu widzę uszko, albo jest to po prostu tak zagięty polmos. Sprawdzamy. I co? O, tylko zagięty polmos. Może i nie dołek, no ale schylić się muszę, więc wam pokazuję. Jest numer 8 przedmiot i mamy tylko takie coś. Na samym wierzchu leżało, tak jak widzieliście. Nie wiem co to jest, ale raczej nic ciekawego. Dołeczek numer 9 chyba i mamy tylko taką wielką śrubę. Tak przeczuwałem właśnie po sygnale, że będzie coś większego, ale niestety żelaznego. No i mamy, tak jak widzicie, spora śruba. No i tak jak widzicie, mamy równo 10 dołków za sobą. No i niestety tylko kolejny śmieć. No ale poszukiwania właśnie takie są naprawdę, że trzeba wierzyć i gdybym się poddał i już poszedłbym z tego pola zniesmaczony gdzieś indziej, to pewnie by mnie coś tutaj ciekawego ominęło, bo nie wierzę, że nic tutaj nie ma. Coś na pewno jest. Dołeczek numer 11. Mam jakieś dziwne przeczucie, powiem wam, że chyba to pole jest przeszukane, ale to tylko przeczucie. A jak na razie mamy kuleczkę ołowianą, drugą, ta już jest normalna, okrągła. No i dołek 12 i mamy tylko takie żelastwo, a ja mam do was dużą prośbę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli takie treści wam się podobają, taki filmik o takiej tematyce właśnie, jakie poszukiwania są naprawdę. Zwłaszcza osobom, którzy nie lubią chwytliwych tytułów i tak dalej, więc może polubią właśnie film taki do bólu, prawdziwy. Dołek numer 13, całkiem solidny dołek, bo jak widzicie, duży kawałek aluminium jakiejś puszki. Dołeczek numer 14 chyba, wybaczcie jeśli się mylę, ale to wiecie, po prostu jestem skupiony na poszukiwaniach i jakoś nie przywiązuję większej wagi do liczb. W każdym razie mamy tylko jakiś kawałek dupki. Coraz bardziej się przekonuję, że miejsce jest przeszukane, ale na pewno jest w ciekawym miejscu, także warto to przejrzeć. No a teraz co niektórzy znowu będą narzekać, że kordek i materiał rzucam, śmieci pokazuję i tak dalej. No, także no niestety. No ale jak to się mówi, wszystkim się oczywiście nie dogodzi, a ja nikomu nie zamierzam dogadzać, ani robić tak, żeby wszystkim pasowało, bo tak się nie da. Lecę dalej. A teraz takiego pręta znalazłem, tak jak widzicie, no to już by mogło rolnikowi nawet przebić oponę. Także się to zabierze, chociaż troszkę mała ta saszetka. Nie jestem przygotowany na to, no ale nic. Wezmę to na powrocie. Tak w ogóle, no to wam pokażę oczywiście pole, jakie jest duże, bo to też nie należy do mniejszych pól. No. Dołek numer 15 chyba i mamy kawałek takiej dziadowskiej
łyżki, jakiegoś sztućca. Troszkę słabo, że kulki są fantami dnia dzisiaj, no ale mamy trzecią kuleczkę w 16 dołku. Dołeczek numer 17, bardzo mocny sygnał, 96. Niby tak troszeczkę wchodziło na żelazo, ale dźwiękowo jednak był czysty kolor, jak widzicie, taka pozaginana blacha. Kolor to kolor. A tutaj już mamy podkówkę. Mamy podkówkę. No i fajnie. Pół podkówki drugim fantem dnia. No nieźle. No dobrze, moi drodzy, dołeczek numer 19 i mamy tylko stopek ołowiu, ale tutaj wam powiem coś ważnego i mam nadzieję, że też uważacie, że jest to dość mądre. Przede wszystkim prawdopodobnie już na to pole tutaj nie wrócę, tak? Tak mi się wydaje, jeśli nic dzisiaj nie znajdę, a przeszukam to na miarę możliwości bardzo dokładnie, więc jeśli nic nie znajdę, no to będzie oczywistym, że to miejsce jest przeszukane, zwłaszcza, że on jest w tak dobrej lokalizacji, że niemożliwym byłoby, że nic tu nigdy nie było. W każdym razie, gdybym tego porządnie nie przeszukał, to na pewno bym myślał o tym polu jeszcze i chciałbym tu na pewno jeszcze wrócić. Lub nie dawałoby mi to spokoju i tak dalej, więc wiecie, o co chodzi, tak? A ja się dzisiaj przemęczę, ten jeden dzień poświęcę, nawet jeśli nic nie znajdę, no to słuchajcie, to się nic nie dzieje. Ważne, że będę wiedział, na czym stoję i na przykład na to pole już nie wrócę i zajmę się tylko i wyłącznie innymi polami, bo gdybym tutaj po pół godzinie skończył chodzić, a już dawno minęło pół godziny i pojechał na przykład na inne pole, no to prędzej czy później bym tu pewnie chciał wrócić. A tak, poświęcę tu bite godziny, sprawdzę ten teren dokładnie, no i będę wiedzieć, czy wracać, czy nie. Jak na razie raczej nie, aczkolwiek wiecie, jeden dołek może zmienić wszystko. No dobrze, moi drodzy, mamy w końcu monetkę. W dołku chyba równo 20. Ale to nie będzie spełnienie marzeń. To będzie PRL. Prawie że na 100%. No oczywiście, że tak. 10 groszy. 10 groszy. Rocznik 66. Pozdrawiam, rocznik 66. W takim razie, jak jesteście z tego rocznika, to dajcie znać w komentarzu i pozdrawiam was serdecznie. To był PRL i metr dalej. Myślałem, że będzie drugi, ale to jednak tylko troszeczkę miedzi się trafiło, także za mną dołek numer 21. Chyba 22. I mamy tylko takie znowu żelastwo. 23. Pierw mówię moniak. Później mówię guzik. A teraz mówię, że to tylko jakaś chyba zaślepka, kurde. A nawet i podkładkę. Ha. Ja pierdzielę. No trudno, szkoda. 24. Ja nie mam dość. A wy? Już pewnie ponad połowa uciekła z tego filmu. No ale wcale się nie dziwię. Wcale się nie dziwię. No nic. Tak w ogóle nie zwracajcie uwagi. Tak mam z Simplexem. Nieraz po prostu go nie zdążę umyć, wracam do domu z jednych wykopków, na drugi dzień rano wstaję, idę do pracy, wracam z pracy, jem obiad i idę w teren, tak jak dziś. No, także tak to u mnie wygląda. 25. I tutaj był sygnał przepotężny i przepiękny, wręcz bym powiedział. Dlatego myślę, że kurde, skoro takie sygnały tutaj są, to nawet jeśli jest miejsce przechodzone, a ten sygnał był praktycznie na samym wierzchu, no to wiecie, no... Skoro coś takiego ktoś pominął, dlaczego miałby nie pominąć monetki? Więc nie jest jeszcze powiedziane, że nic dzisiaj nie znajdę. Jak na razie 25 dołków i nic nie znalazłem. No dobrze, moi drodzy, tak jak widzicie, chwila przerwy. Bo saszetka już pełna, nie mam gdzie tego pchać. Także wiecie, muszę to zdeponować na chwilę tutaj. No i pakować drugą saszetkę. No nic, tak to dzisiaj wygląda. 25 dołków za mną. Było co było, ale jeszcze pójdę, jeszcze może coś znajdę, bardziej pokręcę się przy tamtej granicy, cały czas się skupiłem na tej, więc może pójdę na tamtą, zobaczymy. No i dobrze, moi drodzy, po krótkiej przerwie wracamy do kopania i mamy tutaj jakiś taki przedmiot, nie wiem, może to jakaś końcówka z łyżeczki, nie wiem. 28, moi drodzy, czy 27? 27 chyba. Także przepraszam, jest dołek numer 27. 28. 29. Szybko to idzie, ale mamy tylko stopek ołowy. No jak widzicie, jest trochę tych kolorowych sygnałów.
Nie mogę powiedzieć, że nie. Oczywiście sporo tutaj wymuszonego złomu kopię. Natomiast tych sygnałów na kolor też troszeczkę jest, także liczę chociaż na jakąś boratynkę pocieszenia. A nie mówiłem? Mówiłem. Wiedziałem, że coś musi w końcu musi wypaść. No bo jak to by było bez niczego ciekawego? Kurde, nie mogę złapać. Mamy monetkę, moi drodzy. Właśnie króciutki sygnał, taki podobny na te kulki. I właśnie takim sygnałem okazało się, że wykopałem boratynkę. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to od razu boratynka, już takie spaczenie mam. Sprawdźmy to, delikatnie przetrzemy. Ale nic nie widzę, także zaraz do Was wracam. No i powiem Wam, że zadziwiająco dobry stan. Oczywiście nie miałem okazji się przekonać, jakie tutaj stany monet wychodzą, ale jak widzicie, jest całkiem nieźle. Tutaj fajnie nawet się zachowała ta boratynka. No bo oczywiście jest to boratynka, czyli szelung jakiś tam Jana Kazimierza, bo nie wiem, czy koronna, czy litewska. No, bo tutaj nic nie widać z drugiej strony na razie. Ale jest monetka, jest jedna starsza monetka, także teraz mam prawdziwe poczucie, że pokazałem Wam wykopki takimi, jakie są naprawdę, czyli coś tam się znajdzie, ale nie za dużo, większość to śmieci. Boraksik był dołkiem numer 30, a tutaj 31 i tylko jakaś blaszka. Tak jak widzicie, chodzę z prawej strony, zobaczymy. 32 i tylko taki jakiś gwint ze śruby. 33, kolejna kuleczka. No, nawet i te kulki mnie dzisiaj cieszą. Czuję się jak ja bym chodził, nie wiem, drugi, trzeci, czwarty raz wykrywaczem, kiedy cieszyło wszystko. Oczywiście nie mówię, że teraz mnie nie cieszy, no ale wiecie, jednak apetyt troszeczkę urósł. 34 chyba. No i mamy taki przedmiot z takim jakby uchwytem. Nie wiem, co to mogło być. Jeśli macie jakiś pomysł, to oczywiście mile widziana pomoc z Waszej strony w identyfikacji. Tak to wygląda. Nie wiem, jakoś nic mi do głowy nie przychodzi. No i co, moi drodzy? Kto dotrwał do tego momentu? Napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. Czy w ogóle wytrwaliście te, nie wiem, 12, 13 czy tam 15 minut filmu, gdzie kopię same śmieci, ale uważam, że warto było wrzucić taki materiał. Także co? Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Podsumowania nie będzie, bo nie masz czego. 30 chyba 5 dołków w sumie około, bo tam mogłem się pomylić. Dwie monety, jedna boradzynka, jeden perelek i cztery kulki. Tak, dzisiaj mam urobek, a jeśli jesteście ciekawi, ile czasu chodziłem, no to chodziłem jakieś 3,5 godziny chyba. 3,5 godziny, jedna przerwa, tam 20 minut. Także 3 godziny bite chodzenia. Na miejscu przeszukany, mimo wszystko jakieś sygnały wyszły. A dlaczego przeszukanym? Skąd ta pewność? Pewność jest stąd, że wszystkie kolorowe sygnały były bardzo małe, tak? Na przykład kulki i obie te monety bardzo małe. A wiem, że to miejsce na pewno coś miało w sobie kiedyś, coś tutaj leżało ciekawego i to nie jedna rzecz. Także wiecie. Jeśli ktoś tu chodził, no to wiadomo, że wykopał wszystko, co tylko się dało, bo na pewno ktoś tutaj poświęcił sporo czasu na to pole. A ja po prostu wydziubałem to, co zawsze się pomija, tak? Taką boratynkę nie złapiesz, wiadomo, z 20 cm, jeśli już jest wbita w ogóle na sztorc i tak dalej, także no wiecie jak to jest, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, do następnego odcinka, subskrybujcie kanał, łapa w górę. Cześć!